jak daleko stoi mur, 21,8 metra od bramki, a gdzie to nasze kółeczko wyznaczające odległość 9 metrów, no i jeszcze powinni piłkarze Wisły się odsunąć. Zobaczymy, jak uderzy Stilić, czy nad murem, czy będzie mocno gdzieś tam starał się trafić w lukę. Stilić 2-0, 7:15, więc zaledwie 3 minuty po bramce Murawskiego. Senir Stilić podwyższa na 2-0. Od razu przychodzą do głowy tutaj mecze z Gropinem czy z Bełchatowem, w których Wisła przegrywała właśnie w pierwszych 10 minutach, różnicę już długo. No mamy 8 minutę meczu, a tu można nastać po prostu knockoutem. No i widzimy tutaj nowy koszyk. To jest bramka Lewandowskiego, zdaje się. No być może można uznać to jako bramkę Lewandowskiego, aczkolwiek myślę, że raczej wolałbym zapisać jako bramkę Stilicza, aczkolwiek będziemy... O, tutaj taki rikoszek totalny, także ta interwencja Pawełka w pierwszym momencie wyglądała na taką...